Podczas zabiegu korekcji wzroku mruganie jest praktycznie niemożliwe. E, najpierw dostają Państwo znieczulenie do oka, potem wsadzamy rozwórkę, która uniemożliwia mruganie. Dlatego, jeżeli pacjent nie jest pewny, czy może mrugać, podczas zabiegu po włożeniu rozwórki zawsze pytam się pacjenta: Niech Pan spróbuje mrugnąć i wtedy pacjenci realizują, widzą, że mruganie nie jest możliwe. Oczywiście pod wielką presją. E, Rozwórki, może się ta rozwórka minimalnie poruszać, może to też doprowadzać do lekkiego bólu. Próbując bardzo, mocno, próbując bardzo mocno mrugnąć, niemniej jednak jest to bardzo rzadkie, czyli podczas zabiegów okulistycznych, mając rozwórkę w oku, mruganie nie jest możliwe.